Okej, okay, ej, czterech impostorów. O nie, mamy spaja wśród nas. Shade. Czyli to jest taki trochę super chyba. Tylko minus jest taki, że ja jestem z jakimś impostorem, który jest spajem. Tak więc moi drodzy, jeżeli lubicie odcineczki z Among Us, to zostawcie koniecznie łapeczkę do góry i oglądajcie koniecznie ten film do samego końca, bo naprawdę będzie tutaj wiele zwrotów akcji i wiele ciekawych sytuacji. O kurde, to był kogut! Ale mam farta, nie odmieniłem się. Jeżeli nie powinnam było zgłaszać tych ciał, to bardzo przepraszam, ale na prawo od kompsów, w sensie tam, gdzie naprawia się sabotaż, były dwa ciałka, wściekła kałuża, Westinety z prawej chyba przybiegłaś jakoś, nie? No i też to widziałam, wkurzona kałuża. No właśnie... A co robi wkurzona kałuża? O co z tym chodzi? To jest Shade chyba? Ślad, że Shade właśnie zniknął albo się pojawił. Ja myślę, że Hornet. Bo Hornet ma kałużę. Co ja? Bo masz taką kałużę. Widzowie, to o mnie gadają, bo ja miałem tego Shade'a. Cholercia. To jest slimik. Shade. Zostawiłem taką kałużę w miejscu, gdzie znikłem. Zauważyliście? Na kompsach. A podobno Shade jest mało aktywny przy ludziach. Kurde. Mam też pytanie takie czysto techniczne, bo ja ogólnie mam jakąś obwódkę taką granatową. Co ona oznacza? Tarcza, bo zginęłaś ostatnio w pierwszej rundzie. Więc byłaś chroniona. Ale już nie wyzgał. Jeszcze nie masz jak coś, ale no. Mogłeś nie zgłaszać ciała. Przepraszam. Byś dłużej pożyła, nie? Dobra, czyli rozumiem, że to moje ostatnie chwile życia, tak? Miło było poznać, kocham was. Nie, no czemu? Po prostu ta tarcza oznacza, że nie można cię zabić w pierwszej grze. No i chodzi o to. Ogólnie widzę, ja mam asasyna, jeszcze mogę strzelać, patrzę. Teraz patrzę, zauważyłem. Vigilant, Engineer i tak dalej. Ej, możemy wiedzieć, kto jest spajem, widzowie, w razie W. Wydaje mi się, że te ciała z około... Przynajmniej jedno z nich może z 10 sekund ma tak plus minus, wydaje mi się. Widzowie, ktoś spośród Paco, Viro, Westinę jest spajem. Może jedno. Pytanie, który? Jak myślicie, Westinę jest tym? Spajem czy nie? Jak nie zrobi dubla ze mną, to ją wyrzucę. Pobiegam z nią teraz. I będę liczył, że zrobi dubla. Kurczaki. Obstawiam Paco, ja nie wiem kto właśnie. Ktoś z tej trójki świętej będzie tym, spajem. Czemu wy tego... O Boże, tyle osób drzwi otwiero. O Boże, ile osób tu robi tego? Ja sobie do specimena pobiegnę. Dobra, on go nie zabija, widzowie. Trzeba będzie inaczej to zrobić. Czemu go... Dobra, widzowie, wywalam Paka. Wywalam. Zaraz go wywalam jako spaja, bo on nie zabija. Będzie spajem, co nie? Bo czekałem na jego ruch. Czemu bait? Przecież baita nie ma w ogóle w grze. Co ma w ogóle być, jakie baita? Of was... Wasze Ej, myślicie, ryzykujemy w tego Paco, czy czekamy jeszcze? Tak, specjalnie. Może wstrzymam się. Póki co się wstrzymamy, ale kurczę, no myślałem, że on zabija, a może nie chciał zabić, bo nie było okazji, ale tam była dwa razy z Hornetem, tylko ja nie chcę pierwszy zawsze ryzykować. Tylko on może myśleć, że ja jestem spajem na przykład, co nie? Czajcie? Może być podwójna jakby tutaj taka, wiecie co chodzi, podwójne ryzyko. On mógł myśleć, że ja jestem spajem. I on faktycznie widziałem, jak wchodził. Dzięki za kraty, jesteście cool. Janek, takie pytanie, bo ja ciebie widziałem pod temperaturką i ty pobiegłeś w górę, a potem ciebie zobaczyłem, jak wychodziłeś na dole od admina, tak jakby z wenta. Ale ty zmyślasz. Nie, nie zmyślam. Ale ty zmyślasz, ty jakiegoś błazna grasz niezłego. Ale ja faktycznie widziałam, jak on wchodził z powrotem i w ogóle. Jakby ja nawet wenta żadnego po drodze nie miałem. Zrobiłem temperaturkę, pobiegłem do specimena, zrobiłem liczenie i pobiegłem. I w sumie tak dalej trzymałem się z tobą, bo nie wiedziałem, co ty robisz. Ty i Chipsek, wy jakoś taki dziwny movement macie. Nie wiem, czy mnie chcieliście zabić, czy o co tam kaman, ale to było tak dziwne. Tak cię lubię. Tak za mną się trzymacie po prostu, nie wiem. W sensie nie, Chipsek jest czysty, ale Paco, nie wiem, co ty kombinujesz. Ale kurde. Ja ci powiem coś takiego. Ja nie rozumiem, bo ty pobiegłeś z temperaturki, no nie? Na górę, a potem ciebie nagle... Widzowie, teraz nawet nie mogę strzelać, nie, bo mnie skratowali. Nie mogę strzelać, patrzcie. Albo za kratami ja jestem. Następnego strzelę. Nie wiem co. No ja raczej ostatnio strzelę. Byłam przy temperaturce i komunikowałam się z Gawikiem, który wiem, że jest czysty. Bobber V2. Możemy skipnąć. Na razie bym to skipnął. Okej. Na tri. Co? Na Westina.
Widzowie, ja bym nie wiem, czy by go nie wywalił, nie? W kolejnej, powiedzmy. Na razie leci skip, ale kurde. Potem strzelaj, teraz nie mogę. Patrzcie, ja bym chciał go strzelić, gdzie on jest. To miałem, wiecie, miałem wszędzie Jayla, nie? Jaylora, nie mogłem. Bo jak mam kratę, to nie mogę strzelać jako geser. Jako asasyn, tak zwany, którego mam. Ale w następnej go pierdzielne. No, zwykły impostor by tak nie odpitalał takiej maniany zapewne. Nie no, raczej nie. Raczej se go walnę. Mam kabelki do fejkowania? Tak. Dobra, na Vanishu sobie zabiję zero. Co oni mnie tak gonią? No nie mogę nic zrobić. Za dużo osób. Niech wampir ugryzie. Dobra, wiemy. Wiemy, że ten jest spajem. On jest spajem, tamten. Czyli Viro, Vestine są czyści. Viro, Vestine czyści. On jest spajem. Dobra, widzowie. Elegancko. Pozamykajmy. Dobra, światła gasną. Zarąbista sprawa. Kurde. Dobra, strzelamy w niego spaja. Ale zarąbiście. No, ciało leży przy kamyku. A ktoś go zabił akurat, widzowie, abym go strzelił. Ja mam przy sobie dwa ciała. Czyli ktoś zjada ciała. Ale nie, ja wiem kto. Kogut ucieka. I Gawik. Gawik albo Kogut. Ej, ale Gawik jest czysty. No to a już chciałem strzelić tego Pako, widzowie, na spaja. Ajaj. Chyba musimy kończyć. No, wele, padele. Jakby w elektryku, ale jak schodzisz to na dół. Ale ja nie uciekam. Nie, ale... No nie, ja tam nie widziałem żadnego ciała, przysięgam ci. Przysięgam na moje kury. Ja nic nie zrobiłam. Na moje kury? Kurczaczki. A gdzie padło ostatecznie? Teraz jest dużo ciał, co nie? Bardzo dużo. Imo. Tasków jest mało. Pytanie, czy zginęły jakieś impostory? Mi się wydaje, że raczej coś musiało paść. Bo 4 ciała? 5? 4. 3. Dużo. Jest 8 osób. Ewentualnie spotkanie albo taski od razu wszyscy, let's go. Przy elektryku, bo mam wrażenie, że widziałam też przed zgłoszeniem. Od Venta, czy to w sensie? Nie, to byłam ja. To ja z tobą biegłam do elektryka. Czyli skoczyłeś do tego Venta. Nie, ja teraz jestem, do laba wbiegać miałem. Jakiego Venta? Ja... Tak, wszyscy tak mówią. Do laba miałem wbiegać, że nie wchodziłem do żadnego Venta do góry. Aj, obawiam się, że nie. To mnie musiałaś pomylić z jakimś innym wspólnikiem. Wszyscy tak mówią. Ja się obawiam, że tak. Nie, bo serio, serio, byłem na Vitalsach, widziałem dużo trupów i te wszystkie trupy już mają na pewno powyżej 8-9 sekund. No to nie mogłem odpływać. Ale wszyscy jesteście tacy sami. Dobra, nie, ja na razie skipnę i zobaczę faktycznie ile jest imposterów. Róbcie jak uważacie, nie? Ale według mnie na pewno ktoś raczej powinien paść. Priv, nie biegam ani z Venta, ani do Venta, tylko biegam do elektryka naprawić światła z dołu. Widzowie, na razie skip. I teraz trzeba wyłączyć im kompsy. Muszę wyłączyć kompsy, żeby nie wiedzieli, gdzie mają taski. Na start, bo skończą na taski. Czemu nie mogę kompsów włączyć? Albo reaktor, cokolwiek. I przycisk. Aha, nie, bo światła są zgaszone. Psujcie, psujcie, psujcie. Nie dajcie im zrobić. Niech Vestine ugryzie. Dobra, jest, zabiłem na końcu. Twojego Loversa. Nie działam. Kto zabił Loversa? Ty. Sorry, na końcu, ale na ślepo już zabijałem, bo kurde gada, muszę zrobić killa. Ale i tak wygrałeś z nami.